To są gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, kłaniam się państwu. Pałac Prezydencki potwierdził autentyczność nagrania opublikowanego w sieci. Chodzi o rozmowę rosyjskich youtuberów podających się za sekretarza generalnego ONZ z prezydentem Andrzejem Dudą. Rosjanie udający szefa ONZ próbowali namówić prezydenta Andrzeja Dudę na żarty, między innymi o tym, czy Donald Tusk jest homoseksualistą, ale pojawiły się również poważniejsze kwestie, na przykład czy chcielibyśmy odzyskać Lwów. Posłuchajmy jednego z fragmentów właśnie tego nagrania tej rozmowy pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a rosyjskimi youtuberami. Wie pan? Prezydent Tusk dał mi kiedyś prezent z waszego kraju, nazywany żubrówką. To bardzo mocny alkohol. Wie pan, czemu go wspominam? Bo rozmawiałem z nim wczoraj. Wyraził obawę, że będzie pan dyskryminował społeczność LGBT. Mam nadzieję, że to nie jest prawda. Ekscelencjo, ja ich nie dyskryminuję. Mam ogromny szacunek dla każdego człowieka. Nie wiem, czemu tak się o to martwił. W czasie kampanii była na ten temat szeroka dyskusja. Na temat ruchu LGBT. Na temat adopcji dzieci i małżeństw jednopłciowych. Nie wiem, czemu tak się o to martwił. Może on sam należy do tych ludzi. On mnie nie lubi. Przykro mi. A razem ze mną moi państwa goście, którymi są Patryk Skiu, sykut.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry. I dr Krzysztof Lidel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, kolegium Civitas. Panie doktorze, dzień dobry, kłaniam się. No i panowie, takie moje pierwsze pytanie. Jaka była w ogóle panów reakcja, pierwsza myśl, kiedy usłyszeliście, przeczytaliście, że do takiej rozmowy w ogóle doszło, że taka sytuacja prezydentowi Andrzejowi Dudzie zaraz po reelekcji, po ponownym wyborze na kolejną kadencję się przydarzyła? Patryk Skiu, sykut. To znaczy tak, mi akurat to, ten film z YouTube'a wysłał znajomy z Ukrainy. Film był już wtedy na YouTubie około 1,5 godziny, 2 godziny max. No i na początku jako, no, że tak powiem, doświadczony człowiek, który troszeczkę wie, jak się robi takie fejki, byłem zaskoczony, jaką to technologią musiało być zrobione. Po czym razem ze znajomym zaczęliśmy weryfikować różne takie końcówki zdań prezydenta z innych wywiadów i okazało się, że jest to prawdziwe. Wrzuciłem to na Twittera, żeby ludzie też potrafili to zweryfikować, żeby powiedzieli, co oni o tym myślą. Oni też twierdzili, że to fake, po czym na drugi dzień rano nawet kancelaria prezydenta potwierdziła tego prawidłowość. Jest to takie... Znaczy, ja się jakoś bardzo nie zaskoczyłem, ponieważ narzędzia, które... Bardzo prosto jest wykorzystać narzędzia, które wywołują tego typu rozmowy, szczególnie przez sekretarza, który wcześniej tak jakby anonsował tą rozmowę prezydentowi. Jest to, no, że tak powiem, ogólnie dostępne, szczególnie, że tam jeszcze było coś takiego, iż sekretarz miał jeszcze wcześniej anons od innej osoby, więc no tym bardziej. Jest to na tyle ciekawe narzędzie, gdzie wpłacamy bitcoiny i na przykład wpisujemy tam numer naszej mamy, raptem telefon dzwoni, okazuje się, że dzwoni mama, ale w telefonie słychać inną osobę. Także ja jakoś bardzo w tym wszystkim nie byłem zaskoczony. Bardziej jestem zaskoczony w tym, że takie fejki, fejkowe telefony, tak zwane telefony na kryptowaluty, które podszywają się pod sieci, przechodzą przez ręce dwóch osób i trafiają najpierw do głowy państwa. To jest dla mnie aż przerażające. A czy tym zaskoczony jest również pan doktor? Panie doktorze, czy ta sytuacja budzi w panu jakieś właśnie zaskoczenie, jakieś pytania, które się pojawiają w związku z tą sprawą, w związku z tym, jakie procedury są przy przekazywaniu prezydentowi w naszym kraju, no, takich rozmów, takich rozmówców, weryfikowaniu tego wszystkiego? Jak pan patrzy na całą sprawę? Znaczy, sama sytuacja i samo zdarzenie o tyle mnie nie zaskoczyło, że wiemy o tym, że obaj panowie, którym udało się przeprowadzić tą prowokację wobec naszego prezydenta, są dość dobrze znani w sieci. Udało im się przeprowadzić tego typu prowokacje już wobec co najmniej kilku znaczących polityków w Europie. No, takim najbardziej znanym jest właśnie prezydent Poroszenko chyba, który kilkakrotnie dał się tak naprawdę wmanewrować w tego typu prowokacje. Natomiast oczywiście
Potem patrząc już z pozycji kogoś, kto zajmuje się bezpieczeństwem, kto spędził trochę czasu w kancelarii prezydenta, no musi zwracać uwagę fakt, że gdzieś nie zafunkcjonowały określone procedury. Mam wrażenie, że te procedury albo nie istnieją, albo ktoś te procedury złamał lub ktoś popełnił określony błąd. Natomiast tak naprawdę obojętnie jak to nie zostanie przeanalizowane i jakie wnioski z tego nie zostaną wyciągnięte, to ewidentnie widać, że te procedury były niewystarczające. Do takiej sytuacji nie miało prawa dojść. Warto pamiętać o tym, że tu mamy do czynienia z dwoma komikami, dwoma mężczyznami, którzy bardzo dobrze poruszają się w internecie i funkcjonują dzięki tego typu prowokacjom. Jeżeli im udało się wmanewrować i dokonać takiej prowokacji w stosunku do prezydenta i całego jego zaplecza w kancelarii, to wyobraźmy sobie, co mogłoby być, jeżeli na przykład służby rosyjskie, specjalne, które dysponują dużo większymi możliwościami, chciałyby przeprowadzić dużo bardziej poważną prowokację wobec prezydenta. Więc myślę, że ta sytuacja wymaga analizy, zastanowienia się nad tym, co nie zadziałało. Te procedury muszą zostać zmienione, żeby więcej tego typu sytuacja się nie powtórzyła. O tych procedurach sobie jeszcze porozmawiamy. Takie sytuacje, jak pan doktor tutaj zauważył, się zdarzają. To jest fakt. Wcześniej ci youtuberzy wkręcili księcia Harry'ego, Eltona Johna, prawdopodobnie Berniego Sandersa, Recep'a Tayyip'a Erdoğana, czy Jean-Claude'a Junckera i Borisa Johnsona na przykład. To są znane osoby, które zostały w ten sposób również wkręcone, oszukane. Jednak zastanawiam się, czy to, że taka sytuacja przydarzyła się innym znanym politykom, innym znanym osobom, może usprawiedliwiać tutaj kancelarię prezydenta, procedury, które tutaj albo nie były przestrzegane, albo ich po prostu nie było, albo nie były one wystarczające, żeby nie dopuścić do tego, do takiej sytuacji. Czy to może być usprawiedliwienie, Patryk Skiusykut? Czy to może być usprawiedliwienie? No wręcz wątpię, że to może być jakiekolwiek usprawiedliwienie. Co prawda w internecie na co dzień mamy bardzo dużo takich, tak zwanych, szczególnie na Twitterze, szczególnie, znaczy takich fejków, gdzie podszywane są osoby takie bardzo, bardzo publiczne, jak chociażby Donald Tusk, jak chociażby inni znani polscy politycy, no więc można być wyczulonym, jednakże tutaj ja bym wziął trochę pod obronę całą kancelarię, ze względu na to, że wtedy zaraz po reelekcji prezydenta Andrzeja Dudy, no dużo na pewno miał takich telefonów, więc taki, że tak powiem, młyn, który wtedy mieli osób, które dzwoniły z gratulacjami, no przez to wszystko mogli po prostu pominąć to. Powinni być jak najbardziej czujni, z tym się w 100% zgadzam, jednak no sami wiemy, jak to czasami w pracy bywa, prawda? Jest bardzo duży natłok pracy i takie sprawy bezpieczeństwa niestety w takich sytuacjach są na drugim planie. Chodzi o to, żeby jak największa ilość osób się dodzwoniła, pogratulowała. Szczególnie, no, że wtedy prezydent był jeszcze w trasie. Jechał chyba do miasta, gdzie pierwszy raz wystąpił już po wyborach. No więc można mieć jakieś ale do samej kancelarii prezydenta o weryfikację tego, no ale przy takiej ilości telefonów tamtego dnia myślę, że można im troszeczkę odpuścić przez to wszystko. Jednakże było to bardzo, bardzo niebezpieczne. No właśnie, to było niebezpieczne. Myślę, że to słowo kluczowe, bo gdyby odpowiedzi pana prezydenta były inne, mniej zachowawcze, mniej wyważone, nie wiem, gdyby pan prezydent dał się w jakiś sposób odpuścić, to moglibyśmy mieć do czynienia nawet z jakimś skandalem dyplomatycznym. No nie trudno to sobie w zasadzie wyobrazić. Posłuchajmy zatem kolejnego fragmentu tejże rozmowy, zarówno pytań, które padały, pytań, które miały, mam wrażenie, właśnie na celu takie podpuszczenie prezydenta, no i odpowiedzi ze strony Andrzeja Dudy. Wiem, że macie tu konflikt z panem Putinem. Mamy dyskusję o historii z panem Putinem. Oskarżył nas o wywołanie II wojny światowej. Ale wie pan, że Rosja też miała wielki udział w zwycięstwie? Wiem o tym dobrze. Problem w tym, że oni także okupowali nasz kraj. To dobrze, więc walczycie z pomnikami. A Ukraina, kwestia Lwowa, też to robili. To różnica w rozumieniu historii. Rosjanie mówią, że te pomniki to były dowody przyjaźni. Dla nas to była okupacja. Nie chce pan odzyskać terenów Ukrainy? Wielu ludzi tam pana popiera. Na Ukrainie? Tak,
we Lwowie. Nie, to jest Ukraina. Bo wiem o tej sprawie. Nie, nie, nie. Nie masz żadnej dyskusji na ten temat w Polsce. To dziś tereny Ukrainy i tyle. Panie doktorze, jak pan ocenia odpowiedzi w tej rozmowie prezydenta Andrzeja Dudy? Bo tak jak wspominałem, pytania sugerowały trochę takie podpuszczanie. Chciały tutaj wyciągnąć być może jakieś kontrowersyjne informacje, kontrowersyjne odpowiedzi. Mam wrażenie, że to się kompletnie nie udało. Prezydent Andrzej Duda też na swoim Twitterze poinformował, że w pewnym momencie zorientował się, że coś jest nie tak, więc wydaje mi się, że tutaj no, ta ostatnia deska ratunku w całej tej sytuacji, czyli prezydent Andrzej Duda, jego tutaj rozsądek uratowały trochę całą sytuację. Jak pan ocenia tutaj to wszystko w kontekście odpowiedzi, które padały ze strony pana prezydenta? No ja z kolei nie mogę spojrzeć tak optymistycznie na to, co zrobił pan prezydent, ponieważ pan prezydent przede wszystkim nie powinien odpowiadać na żadne pytania. Jeżeli zgodzimy się z tym, że ten telefon miał na celu kurtuazyjne gratulacje z okazji wygranych wyborów. Nigdy na płaszczyźnie dyplomatycznej nie łączy się tych dwóch elementów. Jeżeli ktoś dzwoni z gratulacjami, to odbieram te gratulacje, dziękuję za nie, a jeżeli chcę rozmawiać o sferze merytorycznej, to umawiam się z nim za jakiś czas na konkretną rozmowę dotyczącą merytoryki. Trzeba pamiętać, że to są kwestie, które są związane z polityką funkcjonowania naszego państwa w sferze międzynarodowej, mają znaczenie dyplomatyczne, mogą odbić się dużym echem w kontekście naszych stosunków z poszczególnymi państwami. Moim zdaniem prezydent w ogóle nie powinien w żaden sposób odpowiadać na te pytania. Te próba jego takich wymijanych, które tam stosował, one w mojej ocenie były dość infantylne. Może rzeczywiście uchroniły go przed jakąś katastrofą i wywołaniem jakiegoś skandalu dyplomatycznego. Natomiast myślę, że odpowiedzialny polityk nigdy nie powinien pozwolić sobie na tego typu rozmowę. To znaczy ja wiem z własnego doświadczenia pracy w kancelarii, że jeżeli mówimy o merytorycznej rozmowie dotyczącej kwestii polityki, geopolityki, bezpieczeństwa, dyplomacji, to są rozmowy, które są przygotowywane z wielodniowym wyprzedzeniem. Uczestniczą w tych przygotowaniach z obu stron Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prezydentowi podczas takiej rozmowy towarzyszą urzędnicy, którzy zajmują się poszczególnymi elementami tej rozmowy, która będzie dotyczyła. Prezydent ma bardzo dobrze i dokładnie przygotowane tezy. Więc do tej rozmowy w ogóle nie powinno dojść. Ja rozumiem, że prezydent odbiera ten telefon, bo ktoś mu sugeruje, że sekretarz generalny będzie... No ktoś zapewnia pana prezydenta, że wszystko jest w porządku, że rozmawia z sekretarzem generalnym ONZ. I prezydent powinien odebrać te gratulacje, jeżeli takie się w ogóle tam pojawiły. Natomiast do takiej rozmowy, próby ustosunkowywania się do pytań prowokacyjnych, rzeczywiście momentami, tak jak mówię, bardzo infantylnych, to że prezydent połapał, że coś jest nie tak, mówiąc kolokwialnie, to dobrze, bo ta rozmowa rzeczywiście nie wyglądała najlepiej. A myślę, że prezydent przynajmniej po tych 5 latach trochę takiego doświadczenia dyplomatycznego powinien nabyć. Więc moim zdaniem do tej rozmowy w ogóle nie powinno dojść. Prezydent nie powinien się na tą rozmowę zgodzić. Jak Patryk Skiusykut ocenia odpowiedzi prezydenta, które padły w tej rozmowie z rosyjskimi pranksterami, youtuberami, jak zwał, tak zwał? Bardzo fajnym wpisem pana prezydenta było to, że osoba po drugiej stronie słuchawki tak dobrze wypowiada nazwę Żubrówka, co było bardzo też zabawne z tego względu, no, że mógł już po takim czasie rozmowy, która trwała jednakże no, prawie 12 minut, mógł po tych 2-3 minutach już zobaczyć, że ta rozmowa nie jest taka na poważnie. Tutaj z panem doktorem się no, całkowicie zgadzam z tym, że dobrze, że tam nie wydarzyło się nic takiego, co obiłoby się później w mediach, chociażby na sferę Ukrainy, taką, że tak, prezydent bardzo chciałby odzyskać Kresy Wschodnie, powrót do starych granic i tak dalej. Także te odpowiedzi były takie... To jest pytanie też do pana prezydenta. Bardzo chętnie bym usłyszał jakiś wywiad z nim, jak on na to wszystko patrzy, na tą całą rozmowę, jak to wyglądało też z jego strony. No i tak rzeczywiście, czy po tych kilku minutach myślał, że to jest taki pewien żart, pewien nie żart. No jednak gdzieś tam moim zdaniem trochę się udało wybrnąć.
patrząc na to, co później było w internecie, szczególnie po stronie polityków opozycji, którzy no całkowicie no tutaj ruszyli szturmem na tą rozmowę. Panowie, dziękuję bardzo serdecznie za komentarze dotyczące tej gorącej, myślę, sprawy. Patryk Skiu, Sykut, Pyta.pl i dr Krzysztof Lidel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Kolegium Civitas, byli moimi i państwa gośćmi. Do tej sprawy jeszcze wrócimy dosłownie za moment na antenie telewizji w Polsce.pl z kolejnymi osobami, które skomentują to na naszej antenie.